No tak, kochani Państwo, mała sensacja, duża sensacja, sam nie wiem. Dla Pulsu Konstancin dzisiaj, no tak trzeba przyznać, z uroczego miejsca, jakim niewątpliwie jest Nowy Ratusz. Jednym się mniej podoba, drugim więcej, ale przecież ważne, że mamy w jednym miejscu nareszcie możliwość załatwiania swoich codziennych interesów. A mówię to jako od urodzenia mieszkaniec gminy i miasta Konstancin, a przede mną, ze mną, z nami, z Państwem, dla Państwa, nowa, całkowicie nowa przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Konstancin. Czy to jest prawda? Prawda. Prawda. Pani przewodnicząca już jest taka no, zaprzysiężona. Tak, już jest całkowicie. Już jesteśmy w gabinecie, tak? Już matematyka jest podzielona, kto co jak, tak? Super. Tak, tabliczka na drzwiach wisi już. Pani przewodnicząca, ja powiem tak, no trochę byłem zaskoczony, bo przed tymi wyborami mieliśmy przyjemność dla Pulsu Konstancin rozmawiać z dwoma, moim zdaniem, głównymi kandydatami na burmistrza miasta i gminy, z panem obecnym burmistrzem, panem Kazimierzem Jańczukiem, jak również Sławomirem Stanisławem Stoczyńskim. No i po tych wyborach z matematyki to nie wychodziło mi tak łatwo. Był całkowicie przypadkowy. Całkowicie, ponieważ cała nasza piątka radnych z koalicji, która się dostała, my przyszliśmy tutaj coś zrobić, naprawdę coś zrobić dla Konstancina. I stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem, by coś zrobić, by mieć jakikolwiek wpływ, to jest właśnie założyć własny klub radnych, to jest bardzo istotne, i mieć kogoś, kto ma jakiś wgląd w dokumenty, może coś faktycznie zrobić, czyli albo wiceprzewodniczący, albo przewodniczący. Zaryzykowaliśmy i się udało. Pani przewodnicząca, ale to tak trochę za mało, żeby mnie przekonać. Miało nie być o matematyce, miało nie być o polityce, ale polityka to matematyka. Ja pani zdradzę taką tajemnicę. Byłem swego czasu w swoim krótkim, a burzliwym życiu wiceprzewodniczącym rady trochę mniejszego miasta i po 2 miesiącach zrezygnowałem z mandatu radnego. A to tylko dlatego, że mnie się matematyka nie zgadzała. Pani się zgadza matematyka? Tak. Zgadza się, tak? Także jest taka szansa, że teraz siła jest po pani Powiem stronie. Powiem panu tak, całe życie dążyłam do tego, by robić coś dobrego dla ludzi, ponieważ moja mama była kiedyś radnym, to ja wiem, jak to wygląda. Ja wiedziałam, jak wygląda bycie w radzie. Od dawna chciałam być częścią tej grupy, która pomaga ludziom, albo jako radna, albo w jakiś inny sposób, stowarzyszenie, cokolwiek. Wyszło, że dostałam się do rady i to idzie z głębi mojego serca, z pragnień, by pomagać ludziom. Pomagać ludziom, no to tak brzmi, to dobre, jest to nawet bardzo dobre, ale zanim o tym pomaganiu, to tak trochę o sobie. My mieliśmy o polityce nie rozmawiać, ale skąd taka pani radna i pani przewodnicząca nam się wzięła w naszym uroczym uzdrowisku? No warto byłoby powiedzieć tak, tym. Jestem świeża praktycznie w Konstancinie, bo dopiero 2 lata mieszkam, niecałe nawet 2 lata. Z Warszawy się przeprowadziliśmy, ponieważ stwierdziliśmy, że Warszawa jest już ciężkim miejscem do mieszkania. Tutaj w Konstancinie pracujemy od 8 lat, razem z rodzicami i stwierdziliśmy, że to jest świetne miejsce. Ja absolutnie panią kojarzę, jak tylko przyszedłem, to tak? Starku, mnie pan kojarzy, bo na Targu pracuje. Tak, doskonale panią kojarzę, nawet wiem, w którym miejscu. Od pani bije taka strasznie pozytywna energia. Ja Dziękuję. Jak tylko tu wszedłem, to mnie się zrobiło ciepło, miło, fajnie, zresztą to powiedziałem. No dobrze, a proszę mi powiedzieć teraz tak, bo na pewno to będzie bardzo interesowało mieszkańców Konstancina. 2 lata, 8 lat tu pani pracuje, czyli poznała pani ludzi, prawda? Ludzi. A jak jest, jeśli chodzi o taką znajomość tego wszystkiego, co tu jest do zrobienia, bo to są bardzo ważne rzeczy. O dziwo, to się wiąże ze znajomością z ludźmi, ponieważ ja zawsze byłam osobą otwartą na ludzi i ludzie przychodzili, żeby porozmawiać, że no tutaj można coś zrobić, tak, coś załatwić. Myśleliśmy, żeby to, a może będzie to. Więc ja przez te 8 lat pracy, chcąc, nie chcąc, poznawałam potrzeby i to, co ludzie chcą i co może być zrobione w Konstancinie. I to nie na poziomie kto z kim się przyjaźni, kto komu chce pomóc, bo ja nikogo nie znałam. Mnie nikt tak naprawdę nie znał wcześniej z imienia i nazwiska, więc nie było tutaj pomóż mi. No tak, szczególnie tym, czym pani się zajmuje, to wiadomo, że ludzie, którzy przychodzą coś szukać, takich ciekawostek, to są chętni do rozmowy, prawda? Tak. Ten dialog
on się wtedy chyba różni od potocznej mowy, że on ma konkretny cel, bo ludzie przychodzą, szukają jakiegoś, bo to nie jest żadną tajemnicą, prawda? Możemy powiedzieć, oczywiście. Pani się zajmuje sprzedażą, nie tylko antyków, więc tak. Siłą rzeczy, no to musi być też ten przejaw tej historii, prawda? No skąd się... I wtedy to jest takie otwarcie, czyli poznaje Pani ludzi, poznaje Pani ich problemy i teraz jest czas na to, żeby te problemy ludzkie, codzienne, przełożyć, tak? Tak dobrze to zrozumiałem. Tak, tak. No to czego możemy się takiego spodziewać nowego, takiego nowego, czego nie było, a co się pojawi, no bo żadną tajemnicą nie jest nasza Pani Przewodnicząca, nie jest seniorką, tylko wręcz odwrotnie, dynamiczną, młodą kobietą. Czego możemy się spodziewać? Na pewno można się po mnie spodziewać ciężkiej pracy na rzecz ekologii konstancińskiej. To jest dla mnie osobiście priorytet. Tak. Ekologia Konstancina jest dla mnie priorytetem. Tak. Tak. To co Pani zrobi z tym, że u mnie w domu strasznie waniaje to? Co u Pana robi? Śmierdzi po prostu. Aha. Rozumiecie Państwo? Taki zwrot zupełnie niecodzienny. Co jakiś czas w moim w domu pojawia się brzydki zapach, nie tylko w domu, w całym obejściu. Obejściu, jak to nazwać, w całym gospodarstwie moim. Mieszkam we wsi Chabdzin. To jest wieś, wie Pani gdzie? 3 kilometry stąd, urocza wieś, jedna z najładniejszych na świecie. Tam organizuję od 14 lat bieg świętego Jana Pawła II. Tak, zapraszam co roku serdecznie oczywiście. Byłam w tym roku. Dobrze, wiem skąd widziałem, no właśnie. Padłam, proszę. No tak, racja. No tam dużo ludzi się przewija, więc przepraszam, proszę mi wybaczyć. I mamy dwa razy w roku takie zjawisko, w którym się nie da żyć w naszym Chabdzinie. To jest tak intensywny, brzydki zapach, zostało to zlokalizowane jako problem SGGW, które dwa razy w roku czymś nasącza swoje pola, ja się nie znam, ja nie jestem rolnikiem, i autentycznie jest to tak gryzący, szczypiący, ja nie boję się tego słowa, smród po prostu, fetor. Różni ludzie interweniowali i się z tym nie da nic zrobić podobno. A chcielibyśmy żyć w mieście, w którym jak się wciągnę nosem... Powiem Panu tak, nie ma czegoś takiego, że nie da się. Tak. Będę trzymał, bo to wszystko nagrywa się. I bardzo dobrze. Nie ma czegoś takiego, że się nie da. Wiadomo, że są rzeczy bardzo trudne do zrobienia. Są takie rzeczy, które zajmą lata. Naprawdę są i to nie ulega wątpliwości. Ale można to zmienić. Można. Trzeba po prostu z ludźmi rozmawiać, bo ja widzę, że jeżeli występuje się z różnymi problemami do różnych ludzi z pozycji siły, z pozycji ja tu tak, rządzę, tak, to, nie, to, nie, to ludzie nie. Stają kantem i tak, nawet to jest nie spór na chcą. Spór, jasne. Tak, więc to jest do rozwiązania, bo o tym problemie słyszałam nie tylko z Chabdzina, słyszałam też z innych okolic, że czy występuje to. Ja osobiście jeszcze się tym nie zajęłam, jeszcze się w to nie wdrążyłam. Ale wiem, że jest opracowywany na to pomysł z jednej ze stowarzyszeń. O, super. Znaczy, to jest tak, że my mamy, doceniamy jakby też taką, że SGGW tutaj jest bardzo ważnym partnerem. Ja mówię o sobie jako mieszkańcu, ale jednocześnie no, przerażony jestem tym, żeby w mieście uzdrowisko, tak, dokonywać doświadczeń na jakichś takich materiałach, które niekoniecznie ładnie pachną. Uzdrowisko no, przynajmniej powinno nam się kojarzyć z jakimś takim fajnym, miłym zapachem, relaksem i tak dalej, i tak dalej. Ze świeżym powietrzem. Brawo. No to już wiemy, czym w pierwszej kolejności, ale na pewno internautów i nie tylko, widzów, słuchaczy, przepraszam teraz trochę tak za szybko, pulsu Konstanci interesuje jakieś hobby, jakieś, czym Pani Przewodnicząca na co dzień, oprócz tego, że pracuje, to coś o sobie, no chcielibyśmy lepiej poznać naszą szefową, że tak się wyrażę. Na co dzień zajmuję się właśnie głównie pracą, bo moja praca jest moją pasją. Tego nie ukrywam, więc ja nie robię, nie pracuję dlatego, żeby zarabiać, ja pracuję dlatego, że ja to kocham. Więc mi ciężko jest odróżnić pracę od hobby, ponieważ dla mnie to się wiąże. Dla mnie chodzenie po targach staroci jest czystą przyjemnością, wyszykowanie perełek, zajmowanie się, dla mnie to jest czysta przyjemność. To nie jest dla mnie praca zarobkowa, to jest czysta przyjemność. No tak. W drugiej kolejności zwierzęta. Zwierzęta. Tak, zwierzęta mam 3 psy. Co prawda nie wszyscy nazywają je psami, bo są troszkę małe. Mm-hmm. 3 pinczery miniatury i to zajmowanie się zwierzętami też jest bardzo dużą częścią mojego życia, bo staram się pomóc tym biedniejszym, mniejszym. Ja wychodzę z założenia, że człowiek, nawet jak jest dzieckiem, dorośnie i z czasem poradzi sobie sam. Ale zwierzę nigdy nie będzie miał tej zdolności.
zawsze będzie potrzebował opieki człowieka. No ja akurat jestem takim pomysłodawcą kampanii społecznej Pięściarze Bokserom i nie tylko. I wybitni polscy pięściarze protestowali przeciwko takiemu traktowaniu właśnie zwierząt, szczególnie piesków, kotków. Ubierali się wręcz w psie stroje. Tutaj w naszym Chabdzińskim Jeziorze topiliśmy Mariusza Bacha, pokazując, że jeszcze w niektórych miejscach można znaleźć ludzi, którzy topią szczeniaki. Tak, to było przypadkiem w Górze Kalwarii, nie tak dawno. No właśnie, a my jakieś 2 lata temu taką kampanię tutaj społeczną przeprowadziliśmy, tak jak mówię, z wybitnymi pięściarzami. Warto może do tego wrócić, żeby to rzeczywiście w jakiś sposób taki dosyć mocny akcentować to traktowanie, to pozostawianie na wakacje i tak dalej. No dobrze, czyli wiemy o hobby, wiemy o pracy, wiemy, że dużo pracy przed panią. Ja powiedziałem na początku, że byłem wiceprzewodniczącym Rady Gminy i po miesiącu zrezygnowałem, bo nie wytrzymałem matematyki po dwóch, no tak, to tam zanim mnie przyjęli i tak dalej, ale to może dlatego, że ja byłem słabszy wtedy, nie wiedziałem, jak sobie poradzić. Czyli mamy pierwszą sesję. Mamy już, można powiedzieć, ukształtowanych kierowników poszczególnych komisji. I teraz praca komisji jest... Komisji nie. Nie, jeszcze nie. Nie ma komisji żadnych jeszcze. Aha, rozumiem. Komisja dopiero przed nami. Okej. Czyli te wszystkie tematy, które były w kampanii, teraz będziemy... Bo wie pani, tak trochę mnie kusi to zadać, mimo że miało nie być politycznie. Czy to nie jest taki ewenement, że... Bo pani reprezentuje skądinąd taki ruch zbliżony do nowoczesnej. Ja nie lubię upartyjniania, powiem szczerze, wyborów samorządowych, no ale co ja mogę lubić, tak? Jest tak, jak jest. Się upartyjnia niestety. Tak, gdzieś tam mamy w tle te wszystkie spory partyjne i niech one sobie będą, dopóki one będą służyć naszej ojczyźnie, to nie służą, ale małej ojczyźnie. I teraz to jest taki trochę dla mnie, powiem szczerze, zaskoczenie. Nie to, że pani została przewodniczącą, bo tu, no cóż, jest pani radną i ma pani prawo zostać przewodniczącą, prawda? I to jakby nie ulega żadnej wątpliwości. No ale mnie kusi zadać to pytanie i muszę w końcu dobrnę do brzegu. Nowoczesna z Prawem i Sprawiedliwością. Czy ja się mylę? Bo to jest, bo może to trzeba ogłosić, może Konstancin jest fenomenem, żeby tak dwa skrajnie myślące ugrupowania, które w zasadzie, gdybym miał powiedzieć, że się czymś łączą, to tylko, że po obu stronach są Polacy. Ja wiem, że to tak wygląda. Ja wiem. Tylko dlatego, że PiS zagłosował na mnie, co wychodzi z matematyki, niestety tak wychodzi, ale tylko i wyłącznie dlatego, że zdawaliśmy sobie sprawę, jaki jest układ poglądów w Radzie. Wiedzieliśmy, że pan Stoczyński nie będzie głosował na pana Cieślawskiego, bo po prostu się nie lubią, nie chodzi o poglądy, po prostu, tak? Pani przewodnicząca, to rozumiem, ale jeżeli mamy taki ewenement na skalę krajową, jeżeli to ogłosimy mocno, że Nowoczesna z Prawem i Sprawiedliwość są wspólnie przy wyborach, to musi pani przyznać, że jest to reklama nieprawdopodobna, wręcz historyczna. Ale historyczna. Wie pan, ja tak, żartuję. Ja wiem, tak naprawdę tak, jak na to spojrzymy, to też nie możemy brać na to, że PiS i kontra Koalicja Obywatelska, bo wtedy na najbliższe 5 lat mamy ustalone wszystkie głosowania, jak to będzie głosował. No tak, też tak nie możemy brać, bo czas zdarzy się, że PiS będzie głosował tak jak Koalicja Obywatelska. Czyli nie będzie w Konstancinie totalnej opozycji. Niezależnie od tego, co by to... Ja tego słowa nie lubię, akurat znaczy tego zwrotu, ono jest z obu stron nadużywane, bo w samorządach, co to znaczy totalna opozycja, jeżeli mamy działać na rzecz naszego miasta. Czyli mogę trzymać panią przewodniczącą za słowo, że jeżeli będzie trzeba w mądrych rzeczach głosować i będzie pani widziała, że ugrupowanie wspierające pana burmistrza robi dobre rzeczy, to wcale nie oznacza, że wtedy będziemy głosować przeciwko. Oczywiście, tylko dlatego, że tak. Czyli nie ma tej... Ja głosuję według swojego sumienia. Tylko i wyłącznie. No ale ta czwórka pani jeszcze... Też pani będą głosować według swojego sumienia. Bo to są tacy ludzie, którzy to rozumieją w ten sposób. Super. Ci, którzy chcą głosować według swojego sumienia, nie tak jak nam ktoś powie. Bo to nie o to chodzi w wyborach samorządowych, bo ktoś może nam powiedzieć, że mamy głosować tak jak ktoś chce, tak? Ale tych osób nie ma u nas w Konstancinie. To nasi mieszkańcy wiedzą, jakie są problemy i my, osoby mieszkające, tu wiemy, jakie są problemy, więc my lepiej to wiemy niż ktoś z mistycznej góry, która może coś nam powiedzieć. No dokładnie tak, dokładnie tak. Ja wręcz apelowałem w tych swoich takich krótkich wywiadach, jak rozmawialiśmy właśnie do
partnerów, żeby nie trzymać Porsche w garażu. To był taki apel też do pana Stanisława, że i cieszę się, że akurat jest tak jak to Sławomira, bo to Sławomir Stanisław, że nie będzie stał w garażu, tylko będzie działał, bo jeżeli mamy niewielką ilość ludzi, którzy potrafią, to warto byłoby ich po prostu wykorzystać. Jeżeli pani nam chce jeszcze coś ciekawego powiedzieć, to jesteśmy do dyspozycji, bo boję się, że już długo rozmawiamy i ktoś może później kliknąć, nie będzie chciał nas wysłuchać do końca. Myślę, że chyba wszystko już powiedzieliśmy, takie najważniejsze. No, to pani wywiad. To pierwszy. Pani pierwszy wywiad pamiątkowy. Będziemy go publikować co pół roku, żeby przypominać. Ja powiem tak, miło mi niezmiernie poznać. Cieszę się bardzo, że takie otwarcie, bo zawsze to niesie w sobie taką trochę nutkę, jakby to powiedzieć, tajemniczości. Jednocześnie mam nadzieję, że powiew tej właśnie nowości w Radzie będzie taki. Ja nie jestem ani negatywnie nastawiony do poprzedniej Rady, z prostej przyczyny ja jej nie znam, tak? Pana Andrzeja, akurat przewodniczącego, poznałem i wiem, że to jest człowiek o dużych zasobach i dużych możliwościach i dużej pracy twórczej również. Na pewno tutaj ten duet dużo zrobił dla Konstancina. To nie ulega żadnej wątpliwości, niezależnie od tego, czy mnie moi znajomi za to będą chwalić, czy nie, to ja widzę, jak Konstancin się rozwija. A szczególnie widzi to mój zięć, kiedy tu przyjeżdża, nie mieszka w Polsce, mówi, no widzę to, tak, bo jak jesteśmy w środku, nie zawsze widzimy, tak. Gratuluję, bo od tego powinienem zacząć nasz wywiad. Dziękuję. Moim, a przede wszystkim państwa gościem była pani przewodnicząca Aleksandra Kostrzewska. Nareszcie mamy tą tajemnicę zdjętą. Pani Olu, pani przewodnicząca, gratuluję jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo.